przystanek planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka. Dysputy, recenzje, smaczki. Audycja, podcast i słowo pisane. Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20. Dobry wieczór. Dzisiaj będzie audycja ekskluzyw. Może się to nigdy w życiu nie powtórzyć, gdyż jest z nami nasz kolega Lukas z Grecji. Mieszka 7 lat już w Bydgoszczy. Polski język opanował w bardzo ładnym stopniu, chociaż sami mogą mu się pewne słowa mylić, ale chłopak się bardzo stara. Także jeśli słuchacie, naprawdę doceńcie, że Łukasz jest z nami. Może to się więcej nigdy nie powtórzyć w takim stopniu, w jakim on jest z nami teraz. Hello, hello! Witam słuchaczy z Polski. Łukasz jest już z nami, bo tydzień temu go nie było. Jak się czujesz w nowym wcieleniu z tym głosem, który jeszcze nie do końca doszedł do siebie? Well, super! How are you? I'm fine, thank you. Jest super. Dzisiaj już nie brzmi jak zażynane prosie połączone z Lordem Vaderem, więc mogłem przybyć na audycję, chociaż mogą się zdarzyć niedyspozycje głosowe, więc będę brzmiał jak Grek albo inna feta. Także będzie feta dzisiaj. Jakbyście takie skrzeczenia jakieś usłyszeli w ciągu najbliższej godziny, to nie mamy spięcia żadnego na kablach z naszym sprzętem, wszystko w porządku. Natomiast Łukasz może właśnie ze swoim sprzętem głosowym mieć pewne kłopoty, ale wiemy, że lubimy się, lubicie nas, my lubimy was i jakoś się w tym wszystkim dogramy. Ostatnio dużo o wirusach mówiliśmy i zaatakował mnie taki wirus, który spowodował ostry obrzęk krtani, więc było zabawnie. Opóźnione miał wrażenie, ale powiem ci, z nas wszystkich chyba oberwałeś najgorzej. Po prostu połknął mipla. Tak. Oj, to takiego kanciastego. I w poprzek utknął i takie różne dolegliwości zdrowotne mogą się zdarzać, jak człowiek regularnie w planszówki gra. No ale jakieś antidotum postaramy się dzisiaj znaleźć. Myślę, że radio już całkowicie Łukasza uleczy, postawi na nogi, chciałby się rzec, chociaż całkiem dobrze się ma, jeśli chodzi o nogi. A możemy zaraz sprawdzić, bo będą imprezowe gry w ogóle. Może nie do tańczenia akurat, ale dzisiaj chcielibyśmy wam takie bardziej towarzyskie zabawy zaproponować. Będzie Knitwit i Ubongo. Takie dwie główne bohaterki dzisiaj, także do 21 bądźcie z nami. I jak w którąś grę już próbowaliście zagrać, to my oczywiście chętnie poczytamy o wrażeniach. Ta cisza mówi mi, że możemy przejść do newsów. Takim głosem, ale nie wiem, nocna audycja, zacznę dział newsów. I nie wiem, czy to dobry news na początek, czy też nie, ale chciałem zakomunikować koniec inwazji wirusa, który wydobywał się z magazynu wydawnictwa Lacerta aż w 7 odmianach. Lacerta straciła prawa do serii Pandemia, zatem nie będzie już wydawała gier Pandemia, gra podstawowa, dodatki Na krawędzi laboratorium i Stan zagrożenia, Pandemic Lekarstwo, gra kościana, Pandemic Legacy sezon pierwszy, sezon drugi. Nie będzie także prowadziła zapowiadanych mistrzostw Polski w pandemię. Czy to dobry news? Nie wiem, ale wiem, że to połowa newsa. Druga połowa wiąże się z wydawnictwem Rebel, które jak wiemy niedawno zostało częścią grupy Asmodee, która z kolei jest właścicielem serii Pandemia. Przejęła prawa do wydawania tego tytułu, w sensie Rebel przejął prawa. Zatem, jak się okazuje, nie jest to koniec pandemii, nie wynaleziono skutecznej szczepionki na gry kooperacyjne. O dalszych losach linii wydawniczych pewnie dowiemy się niebawem od Rebela, ale już teraz możemy potwierdzić, że mistrzostwa poprowadzi Rebel. No i cóż, wirus wchodzi w nowe stadium, a ci, którzy zwiastowali monopol, teraz mocno debatują na forach internetowych i grupach dyskusyjnych, bo jeżeli tutaj pandemia odpadła, pytanie co z innymi seriami, takimi jak te, które prowadzi chociażby Lacerta, Galacta. Czyli te wszystkie gry LCG i tak dalej. Będzie się działo. Tak, żeby przejść do czegoś pozytywnego, bo chociaż nie wiem, może to jest pozytywny news dla fanów pandemii, ale jeżeli chcemy przejść do pozytywniejszych newsów dla wszystkich, a szczególnie dla tych, którzy lubią gry kafelkowe, zajrzyjcie do sklepów, gdyż swoją premierę miała gra Zamki Caladhal. W tej grze każdy z graczy buduje swój własny zamek, wykorzystując do tego dostępne kafelki. W pudełku znajdziecie ich aż 80, a na każdym inny wzór. Łączymy je ze sobą, na nich są kamienie i gałęzie, tak by ukończyć zamek, bo za ukończony lub nieukończony zamek można zyskać punkty. Oczywiście w drugim wypadku minusowe. Do zabawy przy zamkach Caladhal zapraszają dwa pionki. Z kolei nasza księgarnia, czyli ci od kudłatego od spraw Facebooka, zapowiadają nowe tytuły. Jeden z nich to 13 duchów. 13 duchów jest to gra planszowa, taka gra będąca jednocześnie zabawą w chowanego. Tutaj gracze wcielają się w duchy próbujące skryć się przed rywalami w zamku. Wygrywa ten, kto znajdzie kryjówki pozostałych osób. Jest to gra blefu, dedukcji, mała gra i wielkie emocje oraz proste zasady. Tak przynajmniej pisze o tym tytule wydawca.
premiera już w maju, ale to nie jedyny tytuł, który zapowiada nasza księgarnia na najbliższy czas. W sklepach już pojawiła się potwornie fajna gra, w której gracze dostają tajne zadania przedstawiające rysunków stworów, gdy ktoś stworzy z kart swojego stwora, zdobywa punkty. Najazd turystów to tytuł doktora Knizzi, który ukazać się ma na początku maja. Pojawi się też inwestuj w nieruchomości, zarób majątek, czyli budowa miasta. Coś dla fanów piłki nożnej, Polska Gola. Zawsze się boję takich tytułów, ale może akurat tu się uda. To kolejne 13 duchów. Wspominałem jeszcze Potworne Porządki, czyli gra na pewno nie dla mężczyzn. A z kolei wiemy, że to jest gra, która powinna bawić i rozwijać nasze dzieci, więc czekamy. Ten tytuł już pod koniec maja. Nasza księgarnia nie próżnuje. Nie próżnuje też wydawnictwo Helvetic. Planuje ono na początku maja wydać w 3 gry. Będą to Hippo, Kariba oraz Kartel. Dwa ostatnie tytuły zaprojektowane są także przez doktora Knizię. Każda z tych gier nastawiona jest na familijnego gracza. Przypuszczam jednak, że Kartel, ze względu na tematykę, w której próbujemy złapać członków gangów, niekoniecznie sprawdzi się wśród najmłodszych graczy, choć sugerowany wiek to 6+. Jeżeli nie kojarzycie jeszcze wydawnictwa Helvetic, informujemy, że wydali oni już 3 gry w Polsce: Bandito, Forest i Color Fox. Lecimy dalej. Za sprawą wydawnictwa Portal, właściciele sklepów z planszówkami nie mają szans na spokojną majówkę. Na 2 maja przewidziana jest długo oczekiwana premiera gry Inis, która przenosi nas w czasy, gdy historia i legendy celtyckie splatają się w jedno, a gracze wcielają się w wodzów, którzy roszczą sobie prawa do panowania na nowej wyspie. Również Black Monk w maju szykuje dla nas nowości, tym razem w klimacie Cthulhu. Szykujcie się na 5 kości, karty klątwy i artefakty, które sprawią, że będziemy balansowali na granicy poczytalności, a przedwieczni, jak wiemy, czuwają, więc uważajcie. Z kolei miłośników grania w planszówki w wirtualnym świecie zachęcam do zerknięcia na platformę yukata.de. Pojawiła się tam kolejna gra Stefana Felda, Macao. W tej grze gracze wcielają się w portugalski poszukiwaczy przygód w XVII wieku. Jak tu u Felda bywa, fabuła ustępuje miejsca mechanice, a ta wykorzystuje m.in. kości. Jeżeli graliście w Zamki Burgundii albo przynajmniej słyszeliście o nich, to wiecie, że ten autor potrafi okiełznać losowość, jaką wprowadza ten element gry. I teraz to jest jeden z tych momentów, w których żałuję, że radio nie ma obrazu. Wiem, co powiesz. Bo pojawiło się słowo Stefan Feld i od razu ten błysk w oczach Agaty. Po prostu taka, widać, że ten tytuł, to znaczy ten autor ma jakiś taki swój magnetyzm. Wybacz, Łukasz, ale tym razem źle się domyśliłeś, bo ten błysk to nie na Felda, tylko na Macao. A to nie to tak arciane Macao, nie? No ja właśnie wiem, ale jest Macao i po Macale, to u Felda to będzie na 2 godziny przedłużone na pewno. Zapraszam na Yukata, możemy wypróbować. Jest też polska instrukcja dostępna na stronie takiego dużego sklepu na R. Gra jest niedostępna w sprzedaży, ale no, żeby nie reklamować, bo to audycja nie zawiera oczywiście lokowania produktu. Nigdy. Także można tam pobrać instrukcję. Niestety gra jest niedostępna, ale polska instrukcja jest. Z kolei ci, którzy lubią wspierać to, a konkretnie wspierać planszówki, zgodnie z zapowiedzią ruszyła kampania twórców gry Stworze. Lunation to gra, która zapewnić ma dużą dawkę negatywnej interakcji, a oparta jest m.in. na mechanice Area Control. Zatem ze słowiańskich mitów przeskakujemy w kosmos, gdzie rozbudowujemy flotę, rekrutujemy postacie i miażdżymy przeciwników. Na razie zebrano około 10% wymaganej kwoty, ale kampania dopiero co wystartowała, więc zapraszamy na Wspieram to, gdzie możecie znaleźć więcej informacji na temat tego tytułu. Przyznam, że to 10% mnie trochę zaskoczyło, bo po tej wielce udanej kampanii Stworze, która przebiła nawet rebelowe i dominionowe kampanie, jeżeli chodzi o zebraną kwotę, tutaj tak powoli do przodu idzie, niepokojące. Czyżby fani Stworza tak bardzo zadowolili się właśnie Stworzem, że już nie chcieli próbować kolejnej gry? Wyprztykali się. Albo przerazili instrukcją. Myślisz, że aż tak? Znaczy no trochę taka fala hejtu się wylała, na, jeżeli chodzi o Stworze, od tych, którzy nie przebrnęli przez instrukcję i szybko ją wyprzedawali. Więc może to jest pokłosie tego. Także wydawcy, trudne zadanie przed wami, ale róbcie dobre instrukcje do gier, bo to no, może nie połowa, ale część sukcesu. Na Wspieram to trwa także kampania gry Żercy. Karcianki dla 2 do 4 graczy, w której wcielamy się w kapłanów jednego z 4 Kirów. I to ciekawostka, dowiedziałem się o tym oczywiście ze strony kampanii. Kirów, czyli bogów reprezentujących pory roku, strony i kierunki świata. Ten projekt dużymi krokami zbliża się do wymaganych 100%, więc zakładając, że do końca zostało jeszcze 30 dni, nie spodziewam się tutaj porażki. I na tą chwilę to wszystkie newsy. Nie, jeszcze jeden mam, bo taki przed wyjściem znalazłem. Myślę, że news, który ucieszył przynajmniej dwóch
trzech polskich wydawców, ponieważ Mensa Select ogłosiła laureatów swojej nagrody, to ci od tych umysłowych rzeczy, co mają duże IQ. Co jakiś czas, to znaczy co roku przyznają nagrody na najlepsze gry planszowe i w tym roku wśród zwycięzców znalazły się następujące tytuły. Azul, czyli jak wiemy Lacerta, to akurat dzisiaj dobra wiadomość dla Lacerty. Constellations, The Game of Stargazing and Night Sky. W ogóle pierwszy raz słyszę o tym tytule. Może któryś polski wydawca się nim zainteresuje, żebyśmy coś więcej wiedzieli. Ex Libris, tutaj z kolei wiem, że portal to wyda, było to w zapowiedziach portalu na 2018 rok. Fotosynteza, kolejna gra, która się ukaże dzięki portalowi. I Najeźdźcy z Północy, czyli gra wydana w Polsce przez Games Factory i która była jedną z omawianych gier, właśnie, tak, słowa tak, szukałem. Tak. I Najeźdźcy z Północy cały czas na propsie. Także tutaj dobre wieści, cztery gry już są znane polskim graczom, o piątej przyznaję, że naprawdę kompletnie nic nie słyszałem, także a staram się coś tam mimo wszystko śledzić. Może ten polski tytuł będzie krótszy i jakoś tak łatwiej będzie zapadał w pamięć. Tak, szczególnie jak się ma głos zażynanego prosiaka. No, słuchacze chyba dają rady. Jak jesteście z nami, to łapy w górę. Wracamy zaraz do was i będziemy ubongować i knidwiczyć. Kwiczeć może też. Łukasz, jak tam? I tam. Przystanek planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka. Dysputy, recenzje, smaczki. Audycja, podcast i słowo pisane. Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20. Audycja, przystanek, planszówka będą dzisiaj mówić dla was Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak i Agata Muszyńska. I będzie knidwit i będzie ubongo dziś, także dziś w takie trochę lajtowe tony uderzamy, chociaż nie powiedziane, bo co ten mózg może płatać za figle, to też będziemy wam opowiadać. Jak grać w grę Knidwit, Mateuszu? Prędko i z ekipą, gdyż Knidwit, gra wydana przez Cube Factory of Ideas, jest grą na kwadrans. 2 do 8 graczy może przy niej zasiąść. Od 8 lat już mogą, jeśli widzą ponad 100, to już mogą grać. Autorem jest Matt Leacock. Grafiką zajęli się Felipe Guerin i Carla Ron. Co dostaniemy w tym jakże barwnym pudełku, na którym się pewnie skupimy, opisując całą grę wyglądowo i opiniowo, ale zawartość tego pudełka reprezentuje się następująco. Mamy 8 kolorowych pętli, 8 kolorowych klamerek, 4 guziki o różnej liczbie oczek, 114 metek z hasłami i 1 metka przetasowania, 8 ołówków, które są białą kredkę w środku, 8 ponumerowanych szpulek, 1 bloczek arkuszy odpowiedzi i instrukcja. Więc jak za pomocą tych tu rekwizytów przygotować się do gry? Każdemu graczowi rozdajemy po arkuszu odpowiedzi ołówku. W zależności od liczby graczy rozdajemy pętle i szpulki. Na przykład w przypadku gry na 2 osoby każdy gracz otrzymuje 3 pętle i 3 szpulki. W przypadku 3-4 graczy 2 pętle, 2 szpulki. A jak gramy w 5 do 8 osób, bo akurat teraz tyle nas odwiedziło, to po jednej pętli i szpulce. Na stole umieszczamy także guziki malejąco w stosie, które symbolizują bonusowe punkty dla najszybszych skojarzycieli. Gdy gramy w 2 osoby, na stole znajduje się tylko jeden guzik z 2 dziurkami. A 4 osoby mamy do dyspozycji 3 guziki z 3, 2 i 1 dziurką. Gracz ze szpulką o najniższym numerze rozpoczyna grę. I jak grać w Knidwit? Gra składa się z 3 etapów. Jest to dzierganie, odpowiadanie i punktowanie. Dzierganie przychodzi zgodnie z ruchem wskazówek zegara od gracza rozpoczynającego i polega na tym, że gracz układa jedną pętlę na stole, musi się w niej znaleźć dokładnie jedna szpulka. Następnie dodaje hasło z pudełka i doczepia do klamerki tak, by było widoczne dla wszystkich uczestników. I gracz umieszcza szpulkę wewnątrz dowolnego niezajętego obszaru wewnątrz pętli, w której nie ma jeszcze szpulki. Czyli w skrócie, kładziemy pętlę zgodnie z zasadami, doczepiamy wylosowane hasło i umieszczamy swoją szpulkę w niezajęty obszar. Kolejny gracz powtarza oczywiście te czynności. Kiedy wszyscy już ułożyli pętlę i szpulki, pierwszy gracz krzyczy start i rozpoczyna się opisywanie tego, co określają nam hasła przy klamerkach otaczających pętlami szpulkę z danym numerem. Brzmi skomplikowanie dość, ale dam przykład. Szpulka o numerze 1 jest otoczona 3 pętlami, do których klamerek przypione są hasła brązowy, ciepły oraz mniejszy od chlebaka. Nową odpowiedzią łączącą te 3 hasła byłaby na przykład croissant lub na przykład wiewiórka. Też pasowuje się do tych 3 haseł. Istnieją jednak pewne ograniczenia. Nie używamy haseł w swoich
odpowiedziach i nie wolno powtarzać odpowiedzi na swoim arkuszu. Gracz, który skończy pisać odpowiedzi na hasła lub też stwierdzi, że nic więcej nie wymyśli, może wziąć bonusowy guzik ze stosu jako punkty bonusowe. Gdy zostanie zebrany ostatni guzik, pozostali gracze zaprzestają dalszego odpowiadania. I wtem przechodzimy do punktowania. Gracze po kolei czytają swoje odpowiedzi na hasła, które podali przy szpulkach. Jeśli jakieś hasła powtarzają się wśród graczy, to nie są otrzymywane za nie punkty. Hasło otrzymuje tyle punktów, ile pętelek otaczało daną szpulkę. Na przykład odpowiedź tyczyła się hasła z trzech słów, to 3 punkty są przyznane. Jeśli dana odpowiedź nie jest według jakiegoś z graczy trafiona, krzyczy on guzik z pętelką. Gracz, którego odpowiedź została podważona, ma 10 sekund, żeby się wybronić. Następnie dochodzi do głosowania kciukami w górę lub w dół. Przy remisie kciuki w górę wygrywają i gracz otrzymuje punkty za swoją odpowiedź. To by było na tyle w Knidwidzie. Natomiast jeśli chodzi o Ubongo, to tutaj nie będzie żadnych zabaw słownych i skojarzeń. Będzie trochę mużdżenia i trochę wyścigu również. Autorem Ubongo jest Grzegorz Reitman. 2 do 4 graczy może w tę grę grać, chociaż... Czy to jest informacja z pudełka? Zdaje się, natomiast ja bym powiedziała, że od 1 do 4 graczy można grać, ale o tym za chwilę. 30 minut i od 8 lat możemy do tej gry zasiadać, bo my już te 8 lat mamy, więc jak jakaś młodzież gdzieś się kręci, to od 8 lat jak najbardziej, może nawet młodsi gracze. No i celem gry będzie rozwiązanie łamigłówek na takich małych, specjalnych planszach i za ich rozwiązywanie będziemy otrzymywać kryształki. Będą to szafiry, bursztyny, szmaragdy i rubiny. Rubiny to będą te najdroższe, najwięcej warte, czerwone i inne odpowiednią mniejszą ilość punktów będą miały. Kto po 9 rundach tych punktów zdobędzie najwięcej, wygrywa. Czyli nie ile kamieni, bo one mają różną wartość, tylko ile będziemy mieli z tych kamieni punktów. Jak będzie wyglądała taka runda? Jedna osoba rzuca kostką i na tej kostce są symbole zwierząt i w zależności od tego, jakie zwierzę wypadnie na kostce, będziemy dobierać kafelki, takie tetrisowe kafelki, jak pewnie kojarzycie, różnych kształtów, które doskonale ze sobą współgrają. I kiedy klepsydra zaczyna odmierzać czas, musimy zacząć wypełniać te białe pola na małych planszach, tak żeby całe białe pole było zapełnione. Nic nie może zostać pustego. I gdy upłynie czas, czyli 2 klepsydry, rozdawane są punkty. Ta osoba, która była najszybsza, otrzymuje niebieski kamień, czyli szafir z toru rund oraz losuje 1 kamień z worka. Następna osoba w kolejności, jeśli chodzi o szybkość, otrzymuje bursztyn, czyli brązowy kamień i sięga również po kamek z worka. Natomiast 3 i 4 gracz otrzymują jedynie te losowe kamienie z worka, co nie musi oznaczać, że to będzie mniej punktowane, bo komuś się może na przykład trafić rubin. Natomiast kto w ogóle nie wykonał zadania, czyli nie udało mu się tych wszystkich kawałków Tetris umieścić na tym białym polu, to niestety punktów żadnych nie otrzyma. Pierwszy gracz, któremu uda się to zrobić, to najlepiej jakby krzyknął Ubongo, dzięki czemu będziemy wiedzieli, że jednak czas nas goni, nie będziemy już pierwsi, tylko musimy tą pierwszą osobę zaraz za nią stanąć, żeby jeszcze móc z tego toru punktacji coś otrzymać. Gra naprawdę 2 minuty do wytłumaczenia. Łukasz tutaj już prawie odleciał właśnie, bo testuje wersję mobilną i bardzo dobrze, bo będzie mógł zaraz o niej nam opowiedzieć. Zaraz do Was wracamy i opowiemy Wam o wrażeniach z Knidwita i z Ubongo. Czy słyszeliście ten przejazd samochodu? To ten trafik. Wietrzymy. To my się wietrzymy, bydgoski trafik, nawet o 20.30, a co? Duże miasto. Przystanek Planszówka. Dzisiaj mówimy o Knidwicie. Nie wiem, czy to się odmienia, szczerze mówiąc, językowo. Ubongo na pewno nie, no bo nie będziemy mówili... Jak idziecie do znajomych z Ubongiem, trochę średnio jednak, ale jeśli chodzi o Knidwita, ta odmiana może być trochę kłopotliwa. Nie ciągnijcie nas za język w trakcie audycji. Chcielibyśmy najpierw poruszyć temat klimatu, bo Łukasz powiedział, że ma na to pewien pomysł. No więc dobra, w takich grach klimat, o co chodzi? No jak to o co? Ja jestem suchy, jak zawsze, zatem mamy Knidwit, mamy klamerki, wysuszą wszelkie emocje i wszelki klimat po prostu tak do suchej nitki i zostało to, co zostało w pudełku. Czyli szpulki, klamerki, aha, sznureczki, karteczki. No to jeśli chodzi o Ubongo, to chyba będzie podobnie. No ale umówmy się, że jeżeli chodzi o takie gry nie tyle imprezowe, ja bym powiedziała, co towarzyskie, to chyba nie szukamy tam specjalnie klimatu. Czy szukacie też w takich nawet, wy eurosucharzyści jedni? Eurosucharzyści, odpowiedziałaś na sobie pytanie, to znaczy na pytanie, to takie pytanie retoryczne. Dobrze, okej. Czyli tutaj się nie spodziewamy tego, że nagle przenosimy się do dalekiej Afryki. Hola, hola. Ja znalazłem w
poprzednim naszym odcinku Santiago de Cuba bardzo mocny klimat. Tak, bo ty go szukałeś trochę na siłę też. Nie, on się ukazał. Zabrzmiało po prostu jak objawienie jakiejś wiary. Otóż to. W każdym razie tutaj, umówmy się, ja będę forsowała jednak swoją opinię, że nie szukamy w takich grach klimatu za bardzo, no bo jednak co innego się liczy, na przykład emocje, tak? I to jak taka gra jest zrobiona, bo ona bardzo często może być prezentem na przykład, bo jest też prosta. Nad wykonaniem myślę, że możemy się trochę zatrzymać się, bo Knidwit to jest moim zdaniem majstersztyk. Gra jest wykonana ze zwyczajnych praktycznie elementów. Kamerkę każdy widział. I każdy raczej gdzieś tam ma chociażby jedną, zawiruszoną. Tak samo sznureczki, różne kolorowe. Szpulki mniej spotykane takie. Zazwyczaj szpulki mają dziurkę w środku. Bo na maszynę do szycia jest taki mały ten bolec i tam ta szpulka wchodzi i się kręci. Te szpulki jednak nie mają w środku dziurek, tak, że można nakuć. Mam numerki za to. Co zaskakujące, są też ciemne kartki, białe ołówki. Ja jako, że bardzo się czasami podniecam takimi papierniczymi rzeczami, to na mnie to ogromne wrażenie zrobiło, ale już samo pudełko jak się otwiera, dość nietypowo, no to już robi wrażenie. Dlatego śmiało można powiedzieć, że to jest gra pomyślana jako coś na prezent. Poza tym jest to po prostu nietuzinkowe. W gąszczu tych wszystkich gier, które widzimy na półkach, no nie znajdziemy chyba żadnej innej, gdzie nagle będą sznurki i klamerki. W ogóle ktoś pomyśli, jak w to grać. To nawet nie można chyba powiedzieć, że to jest gra planszowa. Nie ma plansz. W sumie. Plansze my po części tworzymy z tych pętelek i z tych właśnie szpulek. Ciekawym rozwiązaniem jest właśnie ten mały notesik, który przypomina takie notesiki jak mają kelnerzy. Czarny jest taki, dwustronny. Do tego dostajemy białą kredkę i nie do końca to współgra, gdyż ten faktycznie biały kolor jest taki jak bardzo rozmazana kreda wygląda na tych notatnikach. Nie do końca potem idzie rozszerzać swoje hasło, tym bardziej jak coś gryzda, tak jak ja, to może mieć problemy. Pomyślane zostało to tak, że mamy również taki szkic, szablon tych kartek, na których możemy pisać nasze odpowiedzi, dlatego można sobie dowolnie, w dowolnej ilości to kserować, że jak ktoś tej czarnej nawet kartki nie lubi, nie może zdzierżyć, to sobie może swoją wersję białą zrobić jak najbardziej. Natomiast tych czarnych kartek jest tyle, że na rozgrywki, myślę, takie umiarkowane na pewno starczy. Chociaż tam grałam kiedyś z kimś, już nie będę wskazywać palcem, to nawet na cebulę się okazało, że można zmazywać te odpowiedzi. Cicho. Ale w ogóle ta gra, jeżeli chodzi o wykonanie, ma swój geniusz. Prawie wszystko jesteście w stanie wykorzystać, jak gra wam się nie spodoba. Sznurki jako sznurowadła, klamerki wiadomo, no, do wieszenia prania. To te karteczki jako menu do restauracji jakiejś, tak możecie wywiesić, napisać dzisiaj schabowy 2,50. Te szpulki, no szpulki, to może ktoś jak jakieś niteczki ma, może sobie pozabijać, no. Jako no, roller do zero stopy. Waste. Do palca od stopy. Roller. Także spokojnie tutaj można wykorzystać w praktyce, ale nie wiem, czy to tak się zdarzy, że ta gra się tak mocno nie spodoba. Znaczy może się nie spodobać, ale to jak może... Jak każda gra. Tak, jak każda gra tutaj. Fajnie, Mateusz, fajna uwaga, że plansze robimy sami. Dynamiczna sprawa bardzo, więc za każdym razem ta rozgrywka też inaczej będzie wyglądała. Emocji chyba też nie można tej grze odmówić. Szczególnie w Knidwicie, gdy czytamy nasze odpowiedzi na dane hasła i słyszymy sprzeciw, bo nasze hasło może być zbyt dziwne dla kogoś. Nie czuję naszej bazy, tak można powiedzieć. Trzeba się wytłumaczyć. Tak, no bo baza może być bardzo z otchłani umysłu wyciągnięta, choćby z tego powodu, że jak mamy cztery przymiotniki i coś z tego ułożyć, to naprawdę nie jest prosta sprawa. I jak ci coś takiego wejdzie ciężkiego, to obroń się faktycznie. Czy ja bardziej myślałam o tych pozytywnych emocjach, kiedy my się śmiejemy, bo ktoś coś ciekawego wyczarował z głowy. Ale tutaj też wchodzą takie sprawy konfliktowe zwyczajnie. Myślę, że sprawy nastawienia graczy do gry. Jeżeli podchodzicie zbyt poważnie do tej gry, to faktycznie będziecie się męczyli w sensie takim, no jak to połączenie ma znaczyć to i to, jaki masz w ogóle sposób myślenia, albo dlaczego mnie nie rozumiesz. Tu trzeba wyrzucić trochę na luz. Nam się właśnie zdarzyło raz zagrać w takim towarzystwie, które właśnie tak bardzo poważnie do tego podeszło i padły zarzuty, że zbyt arbitralne to wszystko jest, co robimy. A to było spore grono, tak? Czyli te punkty, zacięta tam walka była akurat. I wtedy ta radość z rozgrywki akurat u mnie to automatycznie jak spada, bo mi naprawdę się nie chce aż tak mocno tłumaczyć. Bardziej jestem nastawiona na dobrą zabawę niż na to, żeby mocno bronić swojej racji. Ale to może być kłopotliwe też, no bo dla niektórzy są przewrażliwieni jakby na punkcie tego, co wymyślą. Starasz się to podważyć, no to gdzieś tam już się robi zgrzyt
i przestaje to być przyjemne. I to jest właśnie jakby efekt uboczny takiej gry, bo to nie wiem, nie powiedziałabym, że to jest minus. Po prostu takie rozgrywki nie są dla każdego. Po prostu nie o to chodzi, żeby robić z tego rozprawę sądową, tylko dopisać naprawdę historyjkę do tego, co się wymyśliło i to wystarczy. I jak ktoś to łyknie, chociażby większość graczy, większość niż połowa, albo chociaż równa połowa, to też wygramy. Myślę, że to też dużo zależy od towarzystwa i jak gramy w jakimś takim gronie, wiadomo, bardziej sobie przyjaznym, bardziej znajomym, kiedy już wiemy, na co kogoś stać, bo ileś tam eurasów i różnych dziwnych rzeczy razem przegraliśmy, to no to ta atmosfera też trochę inaczej wygląda. Tutaj Ubongo będzie chyba stało trochę w opozycji, wydaje mi się, bo mimo wszystko nie będzie wywoływało aż tylu konfliktów na tle tego, co mamy w głowie. Tutaj jedynie, jeśli chodzi o szybkość, możemy okazać się słabsi. No, bo w końcu Ubongo znaczy mózg. No, czyli jednak znowu do mózgu wracamy. Tak, mózg, w sensie wszystko jest logiczne, wiadomo, tak po niemiecku. Aha, porządek, tak? Wygrałem. Jest no, dobrze. Po niemiecku, dlatego nie dziwota, że akurat do tylu niemieckich nagród została ta gra nominowana. Po Ubongo można sięgnąć choćby dlatego, żeby się przekonać, czy faktycznie na tyle nagród zasłużyła. Ubongo jest taka ciekawa sprawa, że jak dostaniemy te elementy, wszyscy ułożą przed nami, my nie ułożymy i się kłócimy sami ze sobą, że tego się nie da zrobić, tego się nie da ułożyć. Gracz obok, patrz, to się robi tak i nagle robi ci rozwiązanie, nie możesz sobie uwierzyć. Tak, bo człowiek ma coś takiego, przynajmniej ja miałam, że myślę sobie, nie, ja udowodnię, że tego się nie da. I siedziałabym godzinę, myślała, starasz się udowodnić sobie samemu, że nie możesz być aż taki słaby, że to faktycznie jest błąd tej gry, że tego się nie da ułożyć. Oczywiście okazuje się, że jasne. Chociaż miałam też taka anegdota, bo kiedyś faktycznie już siedzę i nie mogę tego ułożyć, a ktoś do mnie, a masz dobre klocki dobrane? No jeden klocek, wiecie, zmienia wszystko, tak? To wszystko jest tam obliczone i w ogóle, więc naprawdę łatwiej grać w tą grę, kiedy mamy dobrze dobrane klocki, także na to patrzcie. Ja na Ubongo bym zwróciła też uwagę, jak ona fajnie ma ten stopień trudności rozplanowany. To się przydaje na przykład, jak mamy młodszego gracza przy stole. On sobie bierze tą stronę kafelka, która jest łatwiejsza, powiedzmy, bo tylko 3 klocki trzeba dopasować. Natomiast dorośli, którzy są przy stole, biorą 4 i całkiem w porządku to wygląda. Jeszcze jest wersja Ubongo Extreme. Tak, no tego to w ogóle tam mnóstwo wyszło, bo jest Ubongo Extreme, jest Ubongo Mini, taka wersja turystyczna, to w ogóle czad. Wersja dwuosobowa, czyli Ubongo Das Duel. I Ubongo Extreme Craxi Expansion. To jest taki dodatek dla mózgowców po prostu, którzy muszą sobie to jeszcze bardziej utrudnić. Bo czy to Extreme jest takie Extreme? No jest trochę inne, bo mamy te sześciokąty. Klocki są większe, jest poziom trudności większy, na pewno. Ale z drugiej strony idea jest ta sama, więc cieszyć może fakt, tutaj chciałbym tak napomknąć nieśmiało, że z tego co pamiętam, w któryś newsach zapowiadaliśmy, iż będzie ta Ubongo Extreme także po polsku. Tak, faktem gra niezależna językowo w 100%, ale mimo wszystko cieszy, kiedy po polsku ukazuje się tytuł Ubongo, a nie Ubongo po Swahili. Tak. No to w ogóle Swahili słowo takie. Porównałbym to do kostki Rubika 4x4, przydamy się na kostkę 5x5. No jak masz tylko wersję Ubongo Extreme i ciągle nią trenujesz, powiedzmy, to i tak będzie ci się wydawała już trochę prostsza. Myślałam dużo o regrywalności tych gier obu, o których dzisiaj mówimy i nie sposób podważyć tego, że są niesamowicie regrywalne. To jeszcze mówię, no przecież te plansze z Ubongo to w końcu jakoś się zużywają, no ale z drugiej strony, no kto zapamięta te wszystkie układy? Ile trzeba by grać, żeby faktycznie zapamiętać, że te klocki leżały tak? To już chyba też jakieś takie umysły, które mają świetną pamięć, nie wiem, fotograficzną? Już myślę, że jakiś tam schemat można sobie w głowie ułożyć. To tak jak, nie wiem, w Seta, nie wiem, czy graliście kiedyś, taka gra, tam w ogóle pani biolog bodajże to wymyśliła przy DNA owczarków czy coś takiego, taka dość nietypowa historia była i tam trzeba było znaleźć albo takie same kształty, kolory i jeszcze faktury, albo żeby wszystkie karty były, żeby karty były różne. Faktycznie to mózg trochę orało takie na spostrzegawczość i z czasem człowiek sobie wyrabiał ten taki nawyk szybkiego dostrzegania, albo tak jak w doble gracie z dzieciakami, dzieciaki widzą to od razu, ale po kilkunastu, kilkudziesięciu rozgrywkach, kiedy już macie dość doble, zaczynacie w końcu widzieć, że tam jest pingwin, albo nie, sorry, bałwan tam, albo jakieś inne Gwiezdne Wojny, w zależności od wersji. Tu chyba też można sobie mimo wszystko trochę to wyrobić, ale Ubongo ma taką fajną cechę, że po kilku planszach nasz mózg zaczyna
freakować, w sensie takim, że wszystko nam się już wydaje tak podobne, że faktycznie można zgłupieć i się tak zablokować. Idzie nam kilka plansz po kolei super, a potem nagle taki beton. Plus presja czasu jeszcze. No właśnie, bo tam presja czasu, inni gracze wchodzą. Chociaż no mówię, tutaj może być kwestia tego, że ktoś, kto już grał, będzie się czuł trochę swobodniej z tymi klockami. Ale to jest na tyle dynamiczna gra, że po dwóch, trzech planszach chyba każdy sobie tam jakoś spokojnie wejdzie w to. Być może jest do tego jakiś wstęp, tak jak jest do kostki Rubika, że dąży się do pewnego układu na start. Oglądasz kostkę w koło i już wiesz, od czego mniej więcej zacząć. Nie jestem pewien, ponieważ tutaj zawsze masz ilość, że tak powiem, kwadratów, które ci wypełnią całość. Gdyby zostawało jakieś pole puste, to faktycznie można by było sobie gdzieś od tej strony wychodzić, że tu mam tyle kwadratów do zajęcia, tu tyle pól pustych mi zostanie i wtedy kombinować, a tak to... Albo na przykład zasada, że zaczynasz od największego. Najdłuższego boku, dłuższego. Tak? To też się zauważyłam. Bo nie wszędzie wejdzie. Bo nie wszędzie wejdzie, tak. No ale potem zmienność innych klocków też może się pojawić. Róż. Czasem właśnie takie nastawianie się na jeden klosek też bywa zwodnicze, bo nagle się okazuje, że jednak on gdzieś indziej leży i cały nasz misterny plan, Pomiędzy dwoma innymi, no, tak też może być. Niezapomniane emocje po prostu tą bongo, akurat i dla mózgu, i dla serducha, i dla wszystkiego, co tam planszówkowicze lubią. Także jeśli chodzi o gry, na wciągnięcie kogoś w planszówki, to myślę, że to na spokojnie można wyciągnąć. Znaczy na spokojnie do momentu, jak to zostanie rozpakowane, potem co się dzieje przy stole, to już zależy, jaką kto ma ekspresyjność, powiedzmy. Ja bardzo reaguję ekspresyjnie na ubonga, po prostu jak jeszcze mam krzyczeć, że zrobiłam ubongo, to jest osobiste zwycięstwo. Już nawet ile tych rubinów tam dostanę, czy szafirów, to nie jest ważne. Ważne, że mi się to udało ułożyć. To po prostu każda runda zwycięstwo. I wpis do CV. Układam ubongo plansz. 3 plansze w 3 minuty. Ale obok masz grę CV rozłożoną. I kartę tam ubongo. Aha. Powinna być taka bonusowa. Życiorys po prostu. Do CV, tak jest. Jak ja czytałam inne recenzje, jak oglądałam też na YouTubie, bo starałam się zobaczyć, czy ktoś w ogóle za coś tą grę skrytykował. Czasami trzeba po prostu obejrzeć kogoś innego, żeby rzucić sobie na to inne światło, bo mówię, no przecież ja tą grę zachwalę na maksa, nie będę obiektywna w ogóle. Znaczy, no nikt nie oczekuje od nas obiektywizmu, podejrzewam, ale no gdzieś tam coś się trzeba przyczepić. I ja nic nie znalazłam, bo jakby w tej kategorii, dla tej grupy docelowej, dla której ta gra jest, to trudno mi naprawdę znaleźć. W Knidwicie prędzej coś tam, te wszystkie takie niuanse, jeśli chodzi o dobór graczy, o te dyskusje przy grach, o te emocje, jakie to może powodować. Tak w bongo jakoś czekam na wasze pomysły, minusowania. No na moje to opinii takich negatywnych odnośnie ubongo nie ma, gdyż jeśli ta gra jest dla kogoś za trudna, to kryje się z tym po prostu, że nie może tego rozkminić i zostawia to dla siebie, bo to jest tak raczej bardzo personalne, nie to, że gra trudny poziom wejścia, czy coś w tym stylu, po prostu to jest nasza osobista, nie wiem, spostrzegawczość, tok myślenia, logicznego myślenia, nie wiem ile na to składa się elementów, że rozwiążemy daną zagadkę, ale jest tego mnóstwo i komuś może to niezbyt współgrać i po prostu stwierdzi, że ta gra jest nie dla niego i będzie chciał cicho, wybierze inną grę. No w sumie fajnie, że po 15 latach zostało to w końcu wydane w Polsce, 14, bo to w 2017 się ukazało. To taki znowu pokaz tego, że czasem warto sięgnąć po starocie, bo one... Kurczę, cały czas niesamowicie bawią. A jednak to, że się ukazują gry po polsku, zwiększa tą grupę odbiorców, bo i instrukcja, i pudełko gdzieś na półce wołają do nas. Zresztą ubongo ma takie dość charakterystyczne pudełko, gdzieś tam swoją... Krzykliwe kolory, powiedziałabym. Tak, tak. Używa tych pomarańczy, czerwieni, które rzucają się w oko. No i też trochę podafrykański, żeby trochę klimatu nadać. Więc tutaj zwraca na siebie uwagę. Dla gracza familijnego myślę, że strzał w dziesiątkę. Ciężko się naprawdę tutaj doszukiwać minusów. Do tego może być fajnym trybem solo na zasadzie takiej łamigłówki. Tak jak Mateusz porównał do kostki Rubika, faktycznie to można rozwiązywać na zasadzie mam 15 minut, więc sobie wyciągnę kilka plansz i taki challenge sobie układam wzory, układam według wybranych tam układów. Nie wiem, rzucam kostką czy nie rzucam, po prostu wybieram. Ale rozwiązuje tą łamigłówkę, która przede mną jest kładziona. Moja mama, pamiętam, była wielką fanką takiego Tetris. Ja nie wiem, co to był za sprzęt.
Na pewno pamiętacie takie gry takie prostokątne, tak. Mastermind? Nie, te takie elektroniczne gierki prostokątne, gdzie Tetrisy. Leciał tak. Z góry i trzeba było go wpasować. Taki... Teraz to jest milion już komputerowych wersji. Tak zwana gierka elektroniczna z bazaru. No tak. No i to był na taki baterie, czat. Na baterie, takie AA. Tak, i to trzeba było ciągle tą baterię wymieniać, bo to było tak zużyte. Te przyciski takie powciskane, także pamiętam, moja mama była mistrzynią w tym, dlatego koniecznie muszę jej u Bongo pokazać. I mega irytujące odgłosy, które miały te gry. Dało się je wyłączyć. Na pewno jakaś melodia dziwna, tak? No taka melodia i to jest pstrykanie klocków. A tam zawsze te gry miały coś irytującego w sobie, ale wciągały niesamowicie, to przyznaję. A jeszcze były te takie rosyjskie, te takie nie tetrisowate, tylko wilki, zając albo ośmiorniczka i się tam przed mackami ośmiornicy uciekało. Ach, kawał historii. Dlatego właśnie nie tylko dzieci możecie do Ubongo i takich łamigłówek zachęcać, ale też osoby, które kiedyś może coś miały do czynienia z planszówkami, a potem już zapomniały albo uczyły was grać. A teraz zapominacie, że można im też pokazać takie gry. Z kolei, żeby nie uciekł nam ten knitwit, myślę, że dla tych, którzy lubią gry słowne, z kolei odwołanie się do słów będzie dużą wartością dodaną, bo Ubongo jest bardzo abstrakcyjne. Tutaj ani klimatu, to jest taki typowy łamacz mózgu, a knitwit mimo wszystko bawi się słowem i bawi się skojarzeniami, co jeżeli ktoś lubi tego typu zabawy, jest naprawdę wartością dodaną. I cały czas się zastanawiam nad tym, że jej autorem jest autor Pandemii. No to wyszło może z innej półkuli jego głowy. Chociaż nie, musiał wyjść z tej samej. Ciekawa sprawa naprawdę. Czyli szerokie horyzonty. No i ta pandemia nam dzisiaj tak wróciła na gdzieś na ten cały sezon, ci powiem, tak się coś kręci i na pewno na zombie staniemy na samym końcu, ale to dobra, co czeka na końcu, to jeszcze nie wiadomo. Knitwit, tak, jeśli chodzi o gry słowne, takie towarzyskie bardziej, to myślę, że obecnie jedna z ciekawszych propozycji. Przede wszystkim ten świeży pomysł, nowatorski, bardzo nie znajdziecie, podejrzewam, takiego wykonania w innych gier. Jeszcze nikt tego pomysłu, się brzydko wyrażę, nie zerżnął. Mhm. Więc tutaj jak najbardziej na plus. No trzeba w nią trochę zainwestować, bo ona była ponad 100 zł obecnie kosztuje. Ja miałam to szczęście, że ja ją na nocy planszówek wygrałam. O, więc czat. Knitwit to po prostu jest ambitniejsza imprezówka. I rozstrzał, ilość graczy, którą mamy, to jest 2-8, więc bardzo fajnie się skaluje. I 15 minut. Raczej każdy jest w stanie tak jakieś 15-20 minut, dobra, z tłumaczeniem, rozstawieniem tego wszystkiego z pudełka. Jak ktoś przyjdzie na herbatę, nawet na chwilę są w stanie ludzie zagrać. To nie jest rozkładanie dużej gry, nie trzeba dużo miejsca też robić. Da się praktycznie zagrać na wszystkim, nawet krzywym, na kanapie. No tak, w Ubongo na krzywym już będzie trochę trudniej. Tak. Jedyne co mnie gdzieś tak razi, to ten tytuł cały czas, Knitwit. On jest trudny do zapamiętania, jak potem w Google próbujemy go wpisać, jak ktoś ze słuchu. To tak, czy Knitwit pisze się osobno, czy razem? Czy pisze się przez jedno T, czy dwa T? Pamiętam na BGG kiedyś szukałem tej gry i mnie krew zalewała, żeby nie powiedzieć brutalnie. Ale to z drugiej strony podejrzewam, że nieprzetłumaczalny tytuł. No co, klamerka, szpulka, po nitce do kłębka. To mimo wszystko miłe zaskoczenie, że Cube zdecydowało się to wydać. O, widzisz, ześlizguje się trochę, nie? Nie można otworzyć tak łatwo. Ale jak już wyjdzie, to jest moc. Nieprzeciętnie z takim, się otwiera. Z takim magnesikiem pudełko, jak na przykład opakowania do długopisów, czyli tam niektóre zegarki są pakowane, że mam taki klapkę z magnesikiem z przodu. Tak. Właśnie teraz zacząłem się zastanawiać, dlaczego nie jest w drugą stronę otwierana, tak jak książka. Gra o słowach. Mogłaby. I jak mogłaby się otwierać jak taka książka. Bo zasobnik knigę. Taki, wiesz, do szycia. Aha, no właśnie. No właśnie. Szyjesz słowami. Umysł ścisły jednak szybciej skojarzenie łapie odpowiednie. Czasami tak jak na egzaminy się szło, to albo się lało wodę, albo coś się próbuje uszyć z tego, co tam w głowie jest. Tak. Powódź była nieraz. Można też szyć z łuku. Można, że skojarzenia jak najbardziej. Tam mamy same przymiotniki, czyli tutaj będziecie polot łapali akurat mówiąc, co może być suche, rozbrykane i na przykład mniejsze od chlebaka. Kurczę, taka pozytywna dzisiaj ta audycja. No jasne, no bo to są pierwsze dobre gry w swojej kategorii, jak najbardziej, a po drugie, no emocje, które im towarzyszą, też są moim zdaniem pozytywne. Naprawdę nie miałam chyba żadnej takiej jakiejś kiepskiej emocji. No przy jednej rozgrywce w Knitwit to faktycznie, kiedy towarzystwo za poważnie do tego podchodziło i co chwilę wszyscy podważali swoje zdanie i to już takie się nie robiło dobre, ale to nie jest wina gry.
No dokładnie, to tak wina. Jakbyś się próbowali ze mną w grę kooperacyjną zagrać. No na przykład, gdybyś marudził i tutaj syndrom lidera łapał i tak dalej, nie? Ale Ubongo to jeszcze aplikacja, o, jeszcze na koniec dopowiem, że jest aplikacja na iOS-a i Androida na pewno, na Windows Phone'a z tego co wiem nie ma. Aplikacja, która zakłada albo rozgrywkę na zasadzie pokonywania kolejnych etapów na czas i w zależności jak szybko zrobimy to, to dostajemy różną ilość diamentów, albo granie w tą samą planszę z przeciwnikiem internetowym, gdzie potem są porównywane wyniki czasowe. Dla mnie tak naprawdę to jest taka aplikacja do rozwiązywania właśnie łamigłówki, gdzie samemu sobie układam i tak po kolei jadę różne levele, różne poziomy trudności. I to niesamowicie bawi, kiedy możemy sobie tą chwilę gdzieś tam zająć. Zajmuje to kilkadziesiąt sekund dosłownie na jedną planszę. Ma ładnie tak łechta szare komórki. Czyli jak gracie w Candy Crush Saga, to można się na Ubongo przerzucić tak w ramach ciekawostki. Chociażby. Polecamy. Jest niedroga w Google Play. Kosztuje około chyba 5 zł. W App Store pewnie podobnie. To ma dzisiaj rozrywkę na wieczór, ja. No to miałaś w Macau pograć. I po Makale. Feld i kostki. Feld i kostki, to nie jest Macao, to nie dam się, nawet Stefanowi się nie dam przekonać akurat. Drodzy słuchacze, co zrobić, żeby zachęcić Mateusza i Agatę do grania w cyfrowe planszówki? No ja przecież co powiedziałam, no już 5 zł zaraz, tu Mateusz mi da. Ale ja mówię takie online'owe, że tam ty ruch, my ruch i tak dalej. Może któryś z słuchaczy rzuci rękawice Agacie Mateuszowi na przykład w Zamki Burgundii i zaprosi do wspólnej rozgrywki na Jukacie czy innym portalu. To nie jest złe. Ja nie powiedziałam, że to jest jakieś gorsze czy coś, ale jak już się mamy spotkać, to spotkajmy się tak namacalnie, jakkolwiek to brzmi, i jedzmy chipsy i... Marchewki i brokuły. No i musi być ta wartość dodana taka interaktywna. Mechanika też dobra rzecz i można też grać online. Na przykład w Dominiona można fajnie sobie poćwiczyć. No wiedziałam. Ale chociaż tutaj przyznaję, jest trochę zastrzeżeń odnośnie tego online'owego Dominiona, więc tu jestem w stanie lekko zrozumieć. Trzeba mieć faktycznie zajawkę. Dlatego uczysz się na dewelopera, żeby poprawić te błędy. No to długa droga by była przede mną. A te linijki kodu mnie przerastają. Ale jaka motywacja, słuchaj. O. Wszystko dla Dominiona. I taki by był nagłówek, tam rzucił swoją karierę naukową, zajął się deweloperką. Jaką? Minuta audycji została, więc nam w studio po prostu brakuje już trochę tlenu. I na moim nagrobku by się pojawił. Dzisiaj w ogóle na socjologii ilustrowanej jest taki profil na Facebooku. Był pokazany nagrobek w postaci ekranu LCD 40 iluś calowego, na którym wyświetlały się różne tam interaktywne rzeczy. Także idziemy do przodu. Może będzie można na, nie wiem, grobie Donalda X Vaccarino pograć sobie w partyjkę w Dominiona. Nie sądziłam, że taką refleksją skończy się dzisiejsza audycja. Mimo wszystko bądźcie z nami za tydzień. Dziękujemy wam za dzisiaj. Mówili dla was Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak i Agata Muszyńska. Do usłyszenia za tydzień.